Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zrobimy sobie analizę koreańskiego gracza, który jest jednym z najlepszych graczy w TFT. Ma on trzy konta w Challengerze na amerykańskim serwerze oraz konto w Challengerze na koreańskim serwerze i chciałbym sobie zerknąć, jak on gra Rangersów, którzy są bardzo mocni w tej mecie. Mi niestety oni nie najlepiej wychodzą i chciałbym zrobić taką analizę właśnie jednych z najlepszych graczy. Dlaczego? Jak oni grają? Dlaczego oni tak zagrali? Ja będę się stawiał w ich sytuacji, może stopował filmik i mówił, co ja bym wybrał oraz tłumaczył wam wideo, jakie decyzje on podejmuje i o czym on opowiada, gdy podejmuje te decyzje. Link do filmiku oczywiście zostawiam wam w komentarzach, żebyście też sobie mogli zerknąć. Na startowy item wziął łuk, bardzo fajny item. Dostał jednego golda, z drugiej rundy dostał dwa golda, czyli słaby start. Dariusz na drugim poziomie jest całkiem fajny. Do tego Garen na drugim poziomie. Start do Nobli. Start do Rangersów tak samo. Ashka bardzo fajnie, że mu wcześniej wypadła, można zagrać Rangersów. Nie wiem, czy bym sprzedał tego Garena, żeby kupić Ashkę. Garen na drugim poziomie bardzo fajnie działa. Dawanie armora na Poppy. Mało osób to robi. Troszkę bardzo szybko jest wyedytowane to wideo, nie wiem dlaczego. Mało osób to robi i te itemy leżą niepotrzebnie na ławce. Jeżeli wiecie, że danej postaci nie zagracie, dajcie jakimś item. Zawsze to wzmocni ją o troszkę. Może stracicie jeden HP mniej, może zabije dodatkową postać, może nawet wygracie tę rundę. Łuk na Ashce ląduje, ma on już Rangersów, ma Knightów. Zbiera Rangersów dalej na ławce. Varus, kolejny Ranger. Wiele osób myśli, że trzeba grać Guardianów z Rangerami, ale z tego co wiem, to teraz się gra Rangerów troszeczkę inaczej. Zgubił się, myślał, że już ma item. Ale wziął łuk kolejny. Jak na razie nic z tego nie składa. Wbił level po karuzeli, piąty level, ma dwa glaciale. Rangersi podobno o wiele. Rangersi o wiele lepsi niż byli, bo Wayne częściej prokuje swoją umiejętność, nie wiem, ja jakoś, jak grałem kilka razy już Rangerów, to nie czułem tej mocy. Dla Garenów. Nie wiem, czy bym się podjął tej decyzji, bo ja tam lubię grać Garena i myślę, że on jest mocnym knightem. Po krakach wbija szósty poziom, tak jak powinniście robić, roluje. Wbił Ashe na drugi poziom. To jest agresywny roll. Rzadko się to widzi na niższych rangach, żeby ludzie tak często rolowali. Ewelinkę można zagrać, pewnie kupi drugą Ewelinkę. Też tak bym zrobił, bo jeżeli zagracie Varusa pod Rangera, to właśnie dostanie ona też demona, Varus też dostanie demona. A Varus na Rangerze i demonie bardzo szybko będzie mógł kraść manę. Ewelinka po prostu jako postać na drugim poziomie też jest bardzo mocna. Dlatego opłaca się ją kupować w tej mecie. Może tutaj wygra. Powinien. Ashe zastunuje Wayne. Aha, i wygra sobie na spokojnie. Jak na razie 100 HP, tak więc przyjemna gierka. Nie ma tutaj za bardzo co do analizy. Decyzje miał całkiem proste. Jedyne co było takie ciekawsze to rolowanie po kragach. Ja się rzadko kiedy odważę rolować po kragach. A widzę, że na wyższym elo częściej to stosują. Żeby znaleźć właśnie takie postacie jak Ashe na drugi poziom. Tutaj powinien przegrać, ten Rengar jest troszeczkę za mocny dla niego. Poppy nie trafiła skillem. Wątpię, że Vayne to wykeruje. No, ona się nie leczy, on tak. Nie kupił Cho'Gatha i nie kupił Gnara, to są fajne frontlane'y. Co prawda nie pasują do tej kompozycji, ale czasami warto jest kupić. Chociaż zrujnowałby sobie ekonomię, tak więc bez różnicy. Ashe w stuna wbiegła. Not even that good. Or maybe
Aha, nie składa. Wiele osoby pewnie złożyło też Rapida. On go nie składa, bo chce sobie złożyć Ginso. Udało mu się ten item zabrać. On to Ginso chce złożyć na Ashkę jak najprędzej. Teraz w ostatnim patchu Ginso zostało zbuffowane i limit nie jest 2,5 atak speedu na sekundę, ale 5 atak speedu na sekundę, tak więc można to Ginso stakować na Rangerach i będzie bardzo przyjemnie działało. Pewnie zaraz zobaczycie, jak Ashi się odpali i będzie strzelała jak maszynówka. Czterech Rangerów mógł tutaj zagrać. Bo jeżeli gracie czterech Rangerów, to jest kolosalna różnica między dwoma a czterema. Czterech Rangerów się tak szybko odpala i tak często. Jest to jednak przeskok chyba z 35% na 70%. Tak więc odpalają oni się praktycznie cały czas. Aha, czterech Rangerów. Czterech Rangerów i na siódmym poziomie powinien wrzucić jakąkolwiek postać na drugim levelu. Jeżeli wrzuci on Poppy, to da mu to kolejnego Knighta, nie zmieni to wiele, ale na drugim poziomie ona potrafi dużo wytankować. Oprócz tego może wrzucić Ewelinkę, która da mu demony, więc trochę opcji tutaj ma z tymi Rangerami. Teraz nie grałbym tak często Rangerów pod Guardianów, tak jak to się kiedyś grało. Można tak zagrać, jeżeli znajdziecie szybko Panteona z Leoną, albo Panteona z Braumem, bo da wam to Glaciala. Ale oprócz tego to nie grałbym tego tak często. Ciekawa decyzja. Sprzedał pojedynczego Brauma. Wilków łezka oraz armor, czyli słabe itemy. Ja bym złożył... O, tutaj zlevelował po wilkach. Mimo, że było to na złym interwale, bo zostało mu 2 expa, to i tak zlevelował. Ja też często zacząłem tego się stosować do tej strategii. Po prostu po wilkach, jeżeli nie zlevelujecie i nie ulepszycie swojej kompozycji, stracicie za dużo HP, jeżeli gracie w agresywnym lobby. Ja tutaj bym dał łezkę na Ashkę, bo jeżeli ona już ma Ginso, to często będzie prokować tego Static Shiva z łezką. A tak to ta łezka leży. Chociaż rozumiem, że chcę zagrać sobie dwa Ginso. Dwa Ginso z glacelami, będzie to praktycznie perma stun. I mógłby też nałożyć jej Dragon's Claw'a. Byłaby ona blisko nieśmiertelnego. Tutaj też znowu close. Znowu close ta gierka. Przegra na tego samego Rengara. No jeżeli ten Rengar byłby na drugim poziomie, to miałby duże problemy. A tak to traci mało HP. Bardzo dużo Rengarów jest w tym lobby, co on gra. Cały czas co gierkę w sumie gra na Rengara. Tu Ewelinka powinna go zone-shotować, no. I tak robi. Mało ekonomii ma. 15 golda tylko ma. Ciekawe ustawienie w ogóle. Ja przeważnie jak gram Rangerów, to wpycham ich w lewy róg, tak żeby Kindred mogła zultować jak największą ilość osób. A widzę, że on się ustawia w takiej linii i daje swój frontline jak najdalej. Ciekawe rozwiązanie, nie powiem. Prawie wyrzuca jednego gracza. Nadal ma dużo HP, chociaż ta kompozycja nie wygląda na mocną. Ewelinka na drugim poziomie faktycznie jest mocna. Doginsa na Ashce też. Aha. Ma już dwa razy Ginso. I Dragon's Claw, tak jak mówiłem, żeby ta Ashi była blisko nieśmiertelnej. Zobaczycie, jak ona się rozpędzi. Ona już bije 3-4 atak speedu na sekundę ma. Kolosalna ilość. 5 atak speedu, patrzcie. To nawet jeżeli ona bije po 40, to nic nie zmienia. Bo zada to 4000 damage'a. I wygracie gierkę. Ashi druga na drugim poziomie. Przez to, że włożył Negatrona, nie ma za bardzo opcji włożyć sobie innej temy. Jedyne co z Negatrona pasuje na Ashkę, to jest albo Hurricane'a,
żeby stunowała ona kilka osób, albo właśnie Dragon's Claw. Varus na drugim poziomie i pcha level. Agresywnie pcha ten level często. Sejuani, żeby mieć glaciali, to jest bardzo ważne na Ashi, żeby mieć glaciali. Ciekawa decyzja. Guardiany są po nerfach. Guardiany są po nerfach. Zdecydowanie nie są tak silne jak były. Dałem tylko 35 armora. Więc nie wiem, czy bym zagrał Guardiany zamiast Ewelinki. Ale najwyraźniej to jest decyzja, którą ja bym błędnie podjął. No ta Ashi naprawdę kosi. Kindred na drugim poziomie pozbył się Ewelinki. Ten Braum na Thornmailu nie działa tak dobrze jak działał kiedyś. Kiedyś on bił nieuchronne obrażenia, teraz bije tylko magiczne. Tak więc jeżeli ktoś ma właśnie taką szybanę, to ona się już nie zabije o Brauma. Nie jest to takie silne jak kiedyś było. Ashi 5 attack speedu. No i traci 20 HP. Tak jak mówiłem, Ashi na dwa razy Ginso fajnie się rozpędza, to fajnie, ciekawie wygląda, ale nawet on powiedział, że potrzebuje Static Shiva. Bo Static Shiva daje ci jednak bardzo duży damage. Na jednym Ginso Ashi też może się rozpędzić do 5 attack speedu na sekundę. A i tak ten Static Shiva bardzo dużo i da. Tutaj było napisane, że tam Ashi może sprzedać, bo drugą na ławce ma na drugim poziomie i po prostu wymienić itemy. Jeżeli mu się uzbiera Static Shift oraz Dragon's Claw, to powinien sprzedać tą Ashi, wymienić drugą Ashi i dać jej lepsze itemy. Bo to podwójne Ginso troszeczkę zepsuło. Teraz Ginso oraz Static Shift. No teraz porzucił on swoją defensywę, bo miał zagrać Dragon's Claw'a. Nie wiadomo, czy by przeżył do kolejnej karuzeli, bo nie ma wystarczająco damage'u. Kupił Ashi, okej. Nie ma już za bardzo czego szukać, jeżeli chodzi o rolowanie. Jedyne co to Brauma. No nie, Sejuani Braum, dobra. Leona, mocne ulti w Ashi. Ale przez to, że teraz ma statika, to jej damage się zwiększył kolosalnie. Cztery i pół tysiąca. Mocny Phantom. Phantom w Jinx poleciał, ale powinna ona zginąć od tego, od Static Shiva. Tak się też dzieje. I Ashi znowu ugra. No widzicie tu, dlaczego Ashi jest teraz bardzo dobrą postacią i dlaczego Rangersy są grane. No widać, że to działa. Zamiast Guardiana moglibyście, jeżeli nie mielibyście tutaj do zagrania Guardiana, to myślę, że tą Ewelinkę możecie trzymać i wtedy dwa demony na Ewelince oraz na Warusie są bardzo przydatne. Te Guardiany nie są teraz aż tak wymagane, jak kiedyś były, żeby tą kompozycję uzupełnić. Kiedyś o wiele ciężej się grało Rangersów. Znowu mocny Phantom. Z tego co widziałem, ludzie też grają Husha na Ashi. Przegrywa. No, ta kompozycja jest naprawdę silna. Shyvana, jakiekolwiek trzy itemy na nią. Znaczy nie jakiekolwiek, ale bardzo dużą ilość itemów możemy rzucić na Shyvanę. I Gnar tak samo. No, znowu mu Phantom siadł na Jinx. Troszkę szczęścia z tego co widzę. Ale przez to, że ma Static Shiva, to zobaczcie, jak ten damage się często rozprowadza.
Ciekawe ile Ashley damage'u zada. Pewnie około 8000, tak bym strzelał. Na 5500. Nie tak dużo jak myślałem, ale też kolosalna ilość damage'u. Nie, jest zagwarantowane top 3. A nie wygląda ta kompozycja na zbyt skomplikowaną. Nie ma tu też nic, co by się wyróżniało. Wszystkie postacie są po prostu na drugim poziomie. Aha, i teraz zmieni ustawienie. Ciekawe czemu. Nie wytłumaczył tej myśli, ale ja właśnie gram tak Rangersów, że wpycham sobie wszystko w lewy róg. Jest szansa, że Static Shift zabije Karthusa. Okej. Nie, przegrywa on to niestety. Wiele osób też to powtarzało, że Rangersi są bardzo mocni, ale nie jest to kompozycja, która często wam wygra grę. Jest to bardziej kompozycja, która systematycznie doprowadzi was do top 4, tak jak tutaj było to pokazane. Jeżeli wam się ten filmik podobał i chcielibyście zobaczyć więcej filmików, gdzie analizuję najlepszych graczy, może nie analizuję, ale uczę się wraz z nimi, dlaczego podejmują taką decyzję i jakie kompozycje oni grają na najwyższym poziomie, tak jak tutaj widzieliśmy tych Rangersów. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, napiszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli wam się podobało. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.